dzisiejszym filmie do wygrania jest ten skin. Jeśli chcesz go zdobyć, zostaw suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę pod filmem, napisz komentarz i użyj kodu Croxy na stronie CSGO Skins. Powodzenia! Witam was bardzo serdecznie, ja jestem oczywiście Croxy, no i na CSGO Skinsie się znajdujemy. W końcu wróciłem do domu, stary, po prawie miesiącu, więc brawa oczywiście dla mnie w komentarzu. A co za tym idzie, tak jak oczywiście wam obiecałem, na dniach wylosujemy i wszystkie skinki, które tam miałem zaległe, to wam powysyłam, polosujemy to. Na streamach też sobie coś porozdajemy, no i oczywiście wrócimy z kalendarzem. Nie wiem, czy dzisiaj będzie mi się chciało jeszcze, czy od jutra, ale kalendarz oczywiście wróci, tak? No i CSGO Skins i patrzę, ktoś tu sobie Ruby trafił, ale ktoś trafił Dragon Lore, stary, ze skrzynki Beast, nie jest to chyba żaden YouTuber czy streamer, i on trafił ze skrzynki Beast, stary. Skrzynka za 126 zł trafił AWP Dragon Lore. Jakby, jak? 0,09%, to jest, stary, mniejsza szansa niż, nie wiem, niż na wszystko inne, co mogę sobie wymarzyć. Generalnie oczywiście wspominałem o konkursie na skina, znaczy no nie wiem, czy będzie kalendarz, czy konkurs na skina, ale oczywiście jak chcesz wygrać, subskrybuj na mapę w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście napisz, dołącz tam Discord, bo jest to bardzo ważne i to oczywiście sprawdzam, no i na Discord będziesz musiał się też odzywać, jak będziesz oczywiście chciał odebrać nagrodę. No i oczywiście użyj kodu Croxy. Coś mi dzwoni chyba, nie wiem, czy w słuchawkach? Never mind. Oczywiście kodu Croxy użyj, tak? Logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście magiczny plusik w prawym górnym rogu i wpisujesz oczywiście kodzik Croxy przez wejk, zdajcie ją darmową skrzynkę na star za free i oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty, do każdej możesz sobie kodu używać dowoli, tak? Więc jak chcesz sobie zakręcić, no to polecam bardzo serdecznie. Oczywiście osobą pełnoletnią jesteś. 5 skrzynczek z Tiger Toothami. Zróbmy na 3 osoby. Tak, trzeba to urozmaicać co jakiś czas, nie? No bo tak ostatnio trochę za dużo takich bitew, wiesz, na 2 osoby i tak dalej. No tutaj są te Tiger Toothy potrafione. Aha, no właśnie, zajebiście. I sam u nas tutaj. I sam u nas, no. Będę mówił co. Ale zostały 3 skrzynki. No może jakiś Tiger Tooth tutaj dla wuja Croco, jakiś karambicik by nas uratował. No i by nam dał 10 tysięcy łącznie, tak? Jakby poleciał. Karambicik, Tiger Tooth. Nie no, jak teraz poleci... Proszę, ostatnia skrzynia i karambit dla wuja. Jak poleci karambit dla wuja... No, jakby to był underdog, to byłoby całkiem, no ale niestety tego underdoga nie ma. Dlatego co ja mogę zrobić, żeby spróbować jeszcze tutaj zarobić? Widzicie, jak zrymowałem? No mogę skrzynkę taką machnąć, znaczy dwie takie skrzynki w sumie. Royal i z nożami, tak? Więc zobaczmy, spróbujmy sobie. Co ze skrzynki? O Jezus Maria, nie wiem, co tu droższe będzie. Okej, mój minimalnie droższy, więc tutaj od noży zależy dużo. Mamy to, dobra. Odkuliśmy. Mamy tutaj prawie 3 koła, więc bardzo spoko. Zajebiście, można by rzec. 2900 i 4300 w tym momencie w naszym balansie, no czyli dość sporo, tak? No odkuliśmy te Tiger Toothy. Jak odkuliśmy Tiger Toothy, to możemy spróbować jeszcze raz. 2000 zł, również na 3 osoby. No i zobaczmy. No ja liczę, że w końcu szczęście się uśmiechnie do mnie i faktycznie uda mi się tutaj tego Tiger Toothy trafić. No nie ma i samo, więc N9 już tutaj nie... Są żarty, stary. Nie, to naprawdę są żarty. No, czy można mieć większego pecha ode mnie? Nie wiem, czy jakby... No, super. Jak ostatnia skrzynka mi rzuci Tiger Toothy, to nie wiem, kończę karierę, stary, naprawdę. No kariery może nie skończę, ale... No nie, no i znowu, ale ty... Ja się tak zastanawiam, może daj tego underdoga, Croco. No mówię, nie, już raz na underdogu oddało. No to mam underdoga. 2300, no Jezus Maria, no dobra. Jak gościu trafi Dragon Lore z tej skrzynki, to ja też chcę z niej trafić Dragon Lore. Zobaczmy, 1260 zł, w ogóle najgorsza możliwa opcja. To stary, jakbyśmy zrobili taką bitwę.
i Dragon Lara faktycznie by poleciała, tylko nie dla mnie. No ja bym się wtedy popłakał, stary, jakby z takiej skrzynki taki item poleciał i nie dla mnie. No naprawdę byłoby to bardzo przykre. W ogóle CSGO Skins, weźcie, rzućcie bitwy może jakieś 2 na 2. Myślę, że to by była zajebista opcja. Napisz widzów w komentarzu, dajcie bitwy 2 na 2. No myślę, że to by było naprawdę mocarne. Bardzo lubię bitwy 2 na 2. No chyba, że mój teammate intuje, to wtedy już nie. No to jakbym tutaj był teammate'em z Isamą, no fajnie by było, tak? Fajnie by było, ale no... No nie jestem, tak? Zobaczmy dalej. 5 skrzynek przed nami. Strata... Strata do nadrobienia, tak? Jest strata 250 zł. Więc... Tutaj tak naprawdę dwa dobre skiny. I wróciliśmy do gry, tak? Tylko no właśnie, no jaki sam trafił sobie tutaj. Też ten scout. No też nie jest jakiś mega tani, nie? Chromatic Aberration. No jakby taki 5 nie, no taki 5 też by nic nie dał. No zobaczmy, 260 zł straty i czy to odbije nam na nie, no bo jest Jaguar. Jest Jaguar. Jest Jaguar, no właśnie. 1000 zł, stary. 1000 zł. Czy ty pamiętasz, co ja robiłem? Jak miałem mały budżet i chciałem spróbować swojego szczęścia, wrzucałem skrzynki 2%. Wrzucałem tych skrzynek 6? Tak mi się wydaje. Zobacz, jak tutaj te skrzynki się popiszą. Nie jest to najdroższy wariant, więc no, ciężej jest tą kosę oczywiście zdobyć. Są Hole, są Dragon Lore, stare, są Tiger Tufry. A mi przez cały odcinek no dosłownie nic. No, na usta mi się nasuwa jedno takie, wiesz, stwierdzenie mocne, no ale nie powiem, żeby nie było, że degeneruję tutaj widzów swoich. No ale no naprawdę mocny, wiesz, przez cały odcinek, zobaczmy, ostatnia skrzynia, czy coś się tu zmieni? No, szczerze bym powątpiewał, no właśnie, no te naklejki mi nic nie dadzą. 714 zł. Narzekaliście w ogóle, ostatnio ktoś pisał, że legenda głosi, że odcinek zacznie się bitwą, którą przegram. I w sumie nie wiem, czy się zaczął dzisiaj bitwą, którą przegrałem. Bo nie pamiętam, czy bitwę w ogóle robiłem dzisiaj na początku filmu. No ale zobaczmy, 7,4%. No jak ta skrzynka nie odda, no to ja już naprawdę wątpię w swoje szczęście dzisiaj i pójdę przemyśleć swoje życie, postępowanie, generalnie karierę i tak dalej, nie? I egzystencję. Zobacz, 6 skrzynek jeszcze przed nami. Szansa oczywiście na Bowiego Slotter. Ale generalnie wydawało mi się, że jak wrzucałem 7 takich skrzynek, to trochę więcej musiałem ostatnio zabulić, tak mi się wydaje. No ale to może przez to, że kosa spadła i cena skrzynek tu też wtedy spada, nie? No to wiesz, to wszystko jakby zależy od cen skinów, nie? Więc no, zobaczmy. No póki co, no na pewno moje szczęście jest gdzieś daleko dzisiaj ode mnie, tak? No dwa razy underdog z rzędu, takie skiny bym przyniósł, no po 10 tysięcy dwie bitwy. No ale zostaje mi się cieszyć, stary, naklejkami ewentualnie, które sobie tutaj przystudiłem i cashbackiem z tej bitwy. Dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro. Oczywiście kodzik Kroksi, Dermaszkinka, Star i dzisiaj nie będzie więcej. Trzymajcie się, siema.